Tytuł wystawy odnosi się do słów Alfreda Lenicy. Rysunek, linia jest architekturą, farba, kolor, muzyką obrazu. Aby przekonać się, czym jest wielka twórczość ojca i syna Leniców, trzeba wybrać się do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W zbiorach naszego muzeum znajduje się całkiem spory zbiór obrazów oraz rysunków Alfreda Lenicy. No i cóż, to w zasadzie posłużyło jako taki punkt wyjścia do zorganizowania tej wystawy. A skoro Alfred Lenica, no to również musiał być jego syn, równie wybitny artysta. Stąd właśnie pomysł na taką wystawę o dwóch wspaniałych polskich artystach. Alfred Lenica był jednym z najwybitniejszych polskich przedstawicieli malarstwa abstrakcyjnego. Prace Alfreda Lenicy w lwiej części pochodzą ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego Bytomiu, co także jest dowodem na to, że mamy do czynienia ze zbiorami, które w zakresie polskiej sztuki najnowszej są właściwie jednymi z najlepszych, najciekawszych, bardzo reprezentatywnych dla tego gatunku i tych artystów w Polsce. Oraz syn, Jan Lenica, jeden z najwybitniejszych twórców plakatu. No i Jana Lenicy, którego właściwie zaczynając od dokonania w zakresie plakatu, chyba jeśli nawet nie wiemy, że widzieliśmy jego plakaty, to na pewno je mamy w swojej pamięci, bo to właściwie twórca nie tylko pojęcia polskiej sztuki plakatu czy polskiego plakatu, ale także wybitny twórca filmu animowanego. Jedną z takich zasadniczych cech twórczości plakatowej Jana Lenicy jest taka niezwykła różnorodność, bo Jan Lenica wychodzi od takiego stylu malarskiego, później eksperymentuje z różnego rodzaju technikami, czyli stosuje wycinankę, wydzierankę. Chociaż obaj tworzyli nowoczesną sztukę, to wykształceni byli w zupełnie innych kierunkach, związanych ze sztuką. Zgadza się, tak akurat się potoczyły ich losy, tak akurat się to wszystko ułożyło, że faktycznie Alfred Lenica nigdy nie studiował na Akademii Sztuk Pięknych, był z wykształcenia muzykiem, był skrzypkiem, natomiast z kolei Jan Lenica również nie studiował na Akademii Sztuk Pięknych, ale studiował architekturę. Wystawa z pewnością zainteresuje miłośników sztuki nie tylko nowoczesnej. To będą także spotkania przy filmie animowanym, spotkania i prowadzenia kuratorskie, wykłady i wprowadzanie w przestrzeń, a więc okazja do tego, żeby naszą, nie wiem czy głęboką, na pewno powierzchowną wiedzę o Lenicach uczynić taką, bym powiedział, doświadczoną, zintelektualizowaną. Wszystkich fanów nowoczesnej sztuki zapraszamy do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.